Witam na kolejnym nagraniu. Przepraszam Was z góry od razu za to, że poprzednie to nagranie się w ten sposób urwało, ale pamiętam, jeszcze zwróciłem uwagę na to, na czym się urwało, że zacząłem mówić o idei, jaką mam ideę. I zaraz do tego nawiążę i będę to kontynuował, dlatego przepraszam jeszcze raz, witam Was na moim kanale Adam Razik, na najlepszym o malowaniu, zarabianiu, pięknym, kreatywnym życiu kanale na YouTube. Dzisiaj przy okazji też zrobię taki pogadankowy kolejny odcinek z kopią. Widzicie już w tle obraz, tę kopię, o której dzisiaj powiem. Natomiast, żeby skończyć temat i tego, o czym zacząłem w poprzedniej, przy okazji pokazywania kopii Tamary Łempickiej, autoportretu w zielonym Bugatti, zacząłem mówić o idei, którą powołałem do życia i powołuję do życia, o tym, co sprawiło, że powstała właśnie Painting Factory, powstała Fabryka Obrazów i co to będzie i jaka właśnie ta idea moja jest w tym temacie. No. Chciałbym, jak już powiedziałem o tym mojej opinii na temat tego, że pakujemy dużą kasę w strój wnętrz, a później wieszamy sobie wydruki czy jakieś tam tanie obrazki, tanie produkcje na ścianach. Dlatego chciałbym, żeby po prostu skupić wokół siebie ludzi, którzy jednocześnie będą malować, będą cieszyć się z własnych pasji i to nie tylko, może nie tylko ludzi malujących, ale też, którzy kochają właśnie to malarstwo, bo tam pewnie się wiele różnych zawodów znajdzie w tym i ludzi, którzy po prostu chcą stworzyć firmę, taką markę, taki brand, po prostu taką i zrobić taki boom na rynku. Ja chcę po prostu zarabiać na sztuce, na malowaniu, na tym, żeby ludzie od razu kojarzyli Painting Factory, czyli Fabryka Obrazów po polsku. Jest to firma, która za nieduże pieniądze daje piękne obrazy, nowoczesne, współczesne, kopie, repliki, obrazy na zamówienie, auta abstrakcyjne, każde malarstwo. Możemy zrobić, skupię wokół siebie ludzi, którzy będę tutaj przez ten kanał zarażał, będę zarażał po prostu ludzi pewnie w każdy inny sposób, różne sposoby pewnie będę szukał, żeby pozyskać sobie Was uwagę i moich przyszłych, naszych przyszłych klientów, bo chcę skupić wokół siebie ludzi, i chcę, żeby ta firma powstała w taki sposób, żeby, nie wiem, na pewno zacznę od Wrocławia i tutaj w tym zrobię taką główną siedzibę że marzy mi się tam, nie wiem, na początek stworzyć 5, 10, 15 stanowisk takich ze sztalugami, takich stanowisk malarskich, których będzie można sobie malować i nie skupić właśnie artystów, czy tam osoby, które skończyły uczelnie plastyczne, ale nie tylko, po liceach plastycznych, czy w ogóle amatorów, tych Was, którzy potrafią, czy tam będą chcieli malować. Ja będę też przy okazji Wam przekazywał to, co ja potrafię i może nawet nie uczył, ale pokazywał Wam, jak to w sobie obudzić, jak w sobie to po prostu, no bo ja naprawdę uważam, że to nie jest nic trudnego odwzorować rzeczywistość na płótnie, czy odwzorować nawet wyrazić swoje emocje, swoje uczucia, no bo przecież niekoniecznie trzeba malować kopię, czy malować jakieś obrazy realistyczne, tak? Takie akademickie, że tam widać fotoklipy hiperrealistyczne, że widać każdy szczegół i tam każdy blik w oczku, tam nie wiem, światełko na jakimś tam włosku. Po prostu chodzi mi o to, żeby po prostu fajnie, wysmakowane takie malarstwo propagować, żeby po prostu wisiały w naszych wnętrzach oryginalne obrazy, fajne płótna, żeby zdobiły nasze wnętrza, żeby z nimi żyć. Przecież obraz, który wisi na ścianie, taka inwestycja w obraz, to nigdy na tym nie stracisz. Nawet kupując, nie wiem, prymitywistę, to po prostu ten obraz nigdy nie straci, bo on z upływem lat, z upływem czasu będzie nabierał tylko na wartości i to, nie wiem, jak będzie Witold Kocibrzycki, czy nie wiem, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, po prostu nie obrażając Brzęczyszczykiewiczów i tam Kocibrzyckich, także przepraszam. Także po prostu każda jakaś twórczość, każda kreacja na płótnie, na malowaniu. Może nie na płótnie tylko, bo też będziemy robić pastele na papierze, będę robił akwarele, będę tam na papierze, no po prostu na różnych tam, na jedwabiu, zrobię odcinki, wiecie jak fajnie się maluje na jedwabiu, ja malowałem na jedwabiu
i odzież na czyszale, jakieś tam chusty, krawaty nawet, czy jakiś mus, po prostu wszystko, co, co się zwabią, można wyprodukować. I jeszcze malowałem takie obrazy, które były oprawiane, wybierane specjalnie po to, żeby oprawiane w unikatowe oprawy, też bardzo fajne ramki. Myślę, nawet w swoich też gdzieś mam parę takich obrazków na jedwabiu. Ale nie o tym, no. I idea jest taka, żeby powstała firma, w której będziemy malować, będziemy to zamówienia przyjmować na obrazy, co klient sobie zażyczy. Czy to portret, czy to piękne miejsce, jego zdaniem, czy do wnętrza, jakąś fajną tam, nie wiem, lubi kwiaty, to namalujemy mu kwiaty, lubi tam, chce mieć reprodukcję na przykład obrazów, maluje też obrazy sakralne, nie wiem, czy wiecie, maluje, tam bardzo fajnie się sprawia, sprawdzają te wszystkie pozłoty, te wszystkie tam z użyciem też właśnie pozłot, jakieś srebrzenia, jakieś korony tła i tak dalej. Zobaczcie, tam będzie coraz więcej się pokazywał, bo tam współpracuję z tym, z różnymi tam firmami, znaczy firmami tam, galeriami, te, takie tematy, też dużo takich obrazów namalowałem w życiu. Dlatego wszystko, co będziemy mogli i chcieli namalować, to co się znajdzie, będę skupiał ludzi, którzy, nie wiem, może coś zrobimy może w przyszłości, czy coś w rodzaju takiej firmy, w której będą malować, i tak to sobie wyobrażam, będą przychodzić ludzie malować, te pasje spełniać i przy okazji zarabiać na tym, tak? Nie będzie żadnych limitów tam, że możesz to robić, tam dostaniesz pensję, tam 1500 zł, tam 2000, 3000. Nie, kurczę, ile zarobimy, ile ten, chlapiemy, całymi tirami będziemy, kurczę, malować, wysyłać to w Europie, na świecie, na wschód, na zachód, na Stanów, kurczę, całe statki, tiry, kurde, obrazy, ale będzie trzeba. No i w każdym razie chcę was zarażać tą pasją i żebyście, no ale mówię, bo możemy zrobić coś około takie, taka idea. Firma, w której będziemy malować obrazy. Nie tylko ja, bo ja tego nie namaluję wszystkiego, ale z wami, z tymi chętnymi osobami, będę w takich, piszcie do mnie, mailujcie, dzwońcie, ja zawsze z wami porozmawiam. Zastrzegam, że tam jak nie będziecie chcieli, nie odbieram niezastrzeżonych tam tych takich nieznanych numerów. Ale tak, to odbiorę wszystko, dzwońcie, i to tak o tej idei, że taka firma, chcę, żeby to powstała taka firma, w której będzie tam bardzo, jakieś tam pomieszczenie, będzie ileś tam stanowisk i tam będzie się rozrastać, później będziemy robić filię w Polsce całej, w Europie i na świecie i po prostu w Paintings Factory, to zrobimy po prostu to, co teraz w tych sklepach sieciowych, w tych wszystkich IKEA-ach, Castoramach i innych tam robi. Jako tam reprodukcja funkcjonuje, jak wydruki na płótnie, czy to my to zamienimy na obrazy ręcznie malowane w fajnej cenie, żebyśmy my zarabiali, twórcy tych obrazów, a jednocześnie, żeby ludzie się cieszyli tym, że na ścianach wiszą ręcznie malowane obrazy, a nie wydruki. To tyle na temat idei mojej. No to dzisiaj o obrazie. To jest obraz Wojciecha Kostaka, Jeździec. Format ten sam, 30x40. Tu jeszcze ze starym moim logo, etykieta. Jak powiedziałem, Jeździec według Wojciecha Kostaka, Adam Razik, 2012, bo w tym roku go namalowałem. Tak wygląda. Także mówię, może być to, widzicie, obraz na przykład taki. Tam był, poprzednio była Tamara Łębicka, teraz jest Kosak. Jeszcze tam parę innych wam pokażę, tych już, które mam akurat w galerii mojej, która jeszcze nie jest sprzedana. Też cena jest ta sama, jak znajdzie na stronie, to zapraszam, www.paintings-factory.com. Po złote i taką ramę do niego przewidziałem, też stare złoto, taki profil dosyć taki masywny, ale może przydałby się jakiś bardziej wyprofilowany, to jeszcze patynkę chcę położyć, żeby tutaj na tych narożnikach, żeby to też było widać, że to wszystko jest, jeszcze sprawdzę kas, czy prosto wisi, bo mnie to też irytuje, ja nie wiem, czy macie też coś takiego, ja nawet jak wchodzę do kogoś, no nie wiem, w odwiedziny gdzieś tam, albo jestem w jakimś wnętrzu i widzę, po prostu widzę krzywości, bo widzę wszystkie pochylone, nachylone, przechylone obrazy na ścianach i je zaraz poprawiam. Nie, to jest takie zboczenie zawodowe pewnie, takie, że jak widzę krzywo wiszący obraz, to od razu chcę go poprawiać, żeby wisiał prosto. Kostak, technika olejna, tak wygląda skończony, według Kostaka, Adam Razik, czyli Adam Marek, mam na drugie Marek, Adam Marek Razik. Tak wygląda ta kopia. I o czym miałem powiedzieć dzisiaj? O tym, o tej, przepraszam, o idei mojej firmy.
będę pokazywał tutaj też, co tak, żeby ten kanał był taką promocją firmy, a jednocześnie, żeby dotrzeć do Was, mówcie znajomym, rodzinie, macie jakieś tam, nie wiem, święta, urodziny, na prezent komuś, coś, jubileusz, mamie, tacie, kurczę, zrobię Wam bardzo, bardzo tanio ten portret, nie wiem, jakiś pejzaż wybrany, jakiś ulubiony obraz, też bym chciał z takiego robić, na przykład ulubionego malarza. Teraz pracuję w ogóle nad czymś fajnym, może nie, do końca nie zdradzę, ale mam taką ideę, żeby wskrzesić, a dobra, nie będę to mówił, bo to może zbyt wiele powiem, bo chcę z tym iść do tam pewnego programu, którym tym się pochwali. Natomiast pracuję ciągle mam, nie wiem czy też to macie, i też jeżeli to piszcie i zachęcam Was do... Ja mam po prostu masę pomysłów, nie wiem, ja powinienem chyba nie spać, tylko realizować moje pomysły, po prostu łapcie takie pomysły, jak się coś Wam... Może dlatego, że ciągle tam uwolniłem się od tego bełkoczącego, tego hałasu umysłu i teraz pojawiają się zewsząd. Po prostu to się jakiś kind of magic dzieje, po prostu pomysły przychodzą, jak jest ich tyle, anotuję sobie, próbuję, później odświeżam, trzeba mi wracać do tych, które zanotowanych, ciągle to się ewoluują nawet w trakcie tych, ale łapcie to, jak coś Wam, jakiś, ja nawet nie nazywam tego impulsu, taka impresja, taki normalnie hałasujący umysł, to nam łapakuje na ten, do naszego myślenia takie rzeczy, że na przykład zastanawiam się, skąd się ja na przykład mam teraz pomyśleć o tym, że tam 8 lat temu jadąc na trasie tam Gorzów Wielkopolski i Poznań, byłem na takim parkingu leśnym i tam były takie drzewa i tam taki stół z tym i tam dwie osoby, tam babcia, która o lasce. Skąd, zauważycie, że na przykład nasz umysł nam pakuje do takich hałasujących takie rzeczy, których myślisz, kurczę, jaki jest mechanizm, że ta myśl tam gdzieś tam akurat się pojawia w tym momencie. Czy coś sprawiło, okoliczności zewnętrzne, że nagle się coś pojawiło w tym momencie, tak próbuję to analizować, a to jest właśnie analiza tego, analiza naszego umysłu. On próbuje analizować, on musi mieć wszystko poukładane, pocięte, powartościowane, tak. Dlatego bardzo fajnie jest, na razie nie mam jeszcze większych osiągnięć, chociaż coraz większe się zdarzają, nie wiem, czy zauważycie na przykład w grach losowych. Taki grach jak, nie wiem, lotto, czy tam multi, jak gram nałogowo, znaczy nałogowo, więc nie nałogowo, sobie tak próbuję, podobno grają, wygrywają w takie gry albo na, zawodowcy, albo osoby, które w ogóle nie mają z tym żadnego kontaktu. Nawet nie wiem, czy opowiadają, pewnie opowiadają już tam na jakimś filmiku takie przykłady, jak to tam się odbywa, że osoby, które nie mają w ogóle wpływu na to, w ogóle pierwszy raz coś grają. Normalnie zdrowy, myślący człowiek nigdy by na przykład nie postawił dwa razy na tą samą liczbę albo coś tam, a te osoby właśnie i wygrywają. Tak samo jest z tym. Ja próbuję dotrzeć właśnie, kiedy odnajdziesz sobie tą świadomość, to inne, uwolnisz się od tego umysłu bełkoczącego, hałasującego, od tego, kurczę, od tej maszynki, no to jest 90% to jest powtarzanie, 88% tak ktoś obliczył. To jest powtarzanie albo myślenie o przyszłości. Większe 70% to jest chyba o przyszłości i ileś tam procent, 9% tylko z naszego pracy, naszego umysłu to jest chwila ta i tu, teraz. 9%, czujecie? 5% tylko wykorzystujemy, a z tego to 9%, czyli popatrzcie jaki to jest ułamek, cieszymy się tym, jak ja to mówię, najważniejsze w naszym życiu jest ta rozkosz tej chwili obecnej, rozkosz życia, czyli tym, czym się powinniśmy cieszyć, z tym, z tego przebywania w tu i teraz, to my to sobie, nie wiem, przesłaniamy tym bełkoczącym, hałasującym umysłem i żyjemy 92% z tego, co czego to zajmuje nam to myślenie o powtarzaniu, o martwieniu się przyszłością bądź przeszłością. Zwróćcie uwagę, że przyszłość nie istnieje. Nie istnieje jutro. Podawałem Wam przykład tego właściciela pubu w szkole. Napisał kartkę, jutro piwo gratis i jeszcze tego piwa nie sprzedał, znaczy nie wydał za free, tak? Dlatego nie ma jutra, nie ma przeszłości. Wszystko, co pamiętamy w przeszłości, pamiętamy, wydarza się teraz, bo to jest nasza, nasze jakby
no, wizja, czy tam pamięć o tym teraz, ale to, co było, to już jest tylko tu i teraz i koniec. Dlatego mówię, nie chcę, chcę się cieszyć tym, co robię, chcę wam to pokazywać, wracać do tego, pokazywać wam wszystkie rodzaje malarstwa, czy malowania, jakie uprawiam, zachęcać, a później zbiorę ekipę, zbiorę was wszystkich chętnych, takich, którzy poczują tą pasję też, nie tylko mówię do malowania, bo zrobimy tam, wiecie, no, trzeba będzie nam tych ludzi do tłumaczenia, do pakowania, tych, jak już tych tiry, tych obrazów namalujemy, no to przecież trzeba będzie je zapakować, wysłać i tak dalej, prowadzić jakieś biura, jakąś księgowość, coś tam, żeby to, wiecie, wszystko miało ręce i nogi, ale jak będzie już firma taka wielka, z wielką ilością ludzi, będziemy zarabiać taką kasiorę, że po prostu, wiecie. No i tak jak mówiłem, uwalniamy się od tego umysłu, kiedy uwalniamy się, to wtedy jesteśmy, w takie chwile są najważniejsze dla nas w życiu i takie, to mi takie poczucie właśnie przebywania w tym odmiennym stanie, w tym, poza tym ego płytkim, poza tym hałasującym umysłem, daje mi, napędza mnie, tam odnajduję, tam są te inspiracje, tam są właśnie te impulsy tego i dlatego od tego właśnie wyszedłem. Jeżeli złapiecie, jeżeli was taki impuls trafi, taka inspiracja, notujcie, róbcie, bierzcie się za to. Ktoś tam, najgenialniejsze pomysły, najgenialniejsi ludzie, oni, jak przeczytacie, poczytacie biografię takich ludzi, to nie przez to, że wymyślali, siedzieli i tam, nie wiem, Einstein usiadł i mówi, kurde, wymyślę teraz tą teorię względności. Nie! Nigdy tak się nie zdarzyło. Newton też nie wymyślił wszystkich swoich, tych nie odkrył, usiadając i myśląc o tym, że teraz to wymyśli. Tam Bell, czy tam ci wszyscy wynalazcy. Nie. To przyszło. To są inspiracje tej naszej świadomości. Nawet tej nieskończoności, tej nieskończonej inteligencji, którą w nas, każdy z nas w sobie posiada. Tego bezwarunkowej, tej właśnie świadomości, którą dostajemy. My wszystko, co dostajemy... Kurczę, teraz znowu zacznę, kurczę, jakiś, nie wiem, jakimś, robię się jakimś tym... mędrcem, jakimś mentorem, to będę teorię swojego poglądu wygłaszał, ale zwróćcie uwagę, że wszystko, co w życiu mamy, a w ogóle to życie, dobra, powiem zaraz o życiu, ale wszystko to myśmy, to dostajemy, my niczego, ktoś, kto mi mówi, że on to wszystkiego się dorobił, wszystkiego tego, ale jak? Czy ktoś, na przykład taki Rockefeller, to myślicie, że on, nie wiem, pracował tak jak wy, 8 godzin dziennie, czy nie pracował 8, tylko 16, czy tam 20 i nie wiem, od rana do wieczora i wbijał gwoździe tam i dorobił się fortuny? No nie, on też dostał jakiś impuls, jakiejś inspiracji, coś wymyślił, coś tu i budował, później dobrze zainwestował, raz, drugi, trzeci i zbudował potęgę, tak? Wszyscy wielcy ludzie, milionerzy, miliarderzy, ich fortuny nie powstawały dlatego, że pracowali więcej niż inni i myśleli nie po prostu i jeszcze 5 razy lepiej, czy tam 100 razy lepiej. Po prostu mieli pomysł, mieli jakąś ideę, wcielili to w życie, trafili na swój czas. Dlaczego na przykład w okresie kryzysów, kiedy kryzysy światowe, to jedni kurczę narzekają i bida, nie, no kryzys, nie, no nie, nic nie będę... Kryzys, nie? Kryzys światowy. To jest wszystko napędzane. Ci, którzy są ludzie, którzy zarabiają na kryzysie. To nie jest tak, że po prostu... Najgorzej jest po prostu nic nie robić i mówić, a kryzys, nie stać mnie, nie robię. Każdy wam wmawia, nie, bo ty tego nie potrafisz. Tak? Ja też do pewnego czasu nie... Teraz taki jestem może mądry i tak dalej. Niczego w życiu nie żałuję, nie, żeby tam... Nie. Natomiast nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej, żeby nie można, żeby było spełnić swoich marzeń, jakichś planów i tak dalej. Dlatego słuchajcie, bierzcie, malujcie ze mną, zróbmy, zarabiajmy pieniądze, będę wam z wami tutaj, znowu się rozgadałem jak taka ciotka na urodzinach, tam do tym, nie wiem ile już gadam, ale nie chcę, żeby znowu się urwał ten odcinek. Natomiast powiem jeszcze tak. Chcę przez ten kanał, przez to moje malowanie, zachęcać was i próbujcie, nawet ci, którzy stwierdzą, no, do tej pory mówią, nie będę mówił. Spróbujcie. Powiedziałem o tym, że jabłko to jest taki specyficzny kształt jakiegoś koła, wysublimowany, bo tam tu ma załamanie, tutaj coś tam, tu ogonek wyrasta z tego, takie troszeczkę gdzieś tam sfatygowane, czy tam zdeformowane kółko. Jak znajdziecie to, jak potraficie
później oddać te wszystkie proporcje, to odnajdziecie to w sobie, jakieś takie, to nie musi być, jeden na przykład, miałem takich kolegów, koleżanki, którzy malują, czy rysują, parają się taką twórczością, nie każdy miał takie, wiecie, że w pracowni było tam na przykład 20 osób, czy 15.